kochani, dzisiaj nagrywam filmik, w którym pokażę wam, jak się uczyłam od małego, jak miałam 5-7 lat, figur i w ogóle gimnastyki. I tu powklejam filmiki i będę wam opowiadać, co tam się w ogóle dzieje. I zrobię taki konkurs, że kto zgadnie, jak mój piesek ma na imię. Powiem wam tylko, że to jest dziewczynka i imię zaczyna się na sy. To piszcie w komentarzach i kto odgadnie, to przytniemy serduszka i w następnym filmiku pozdrowimy was, bo często chcecie, żebyśmy was pozdrawiali. Więc zapraszam was do oglądania. Pierwsze ćwiczenie to będzie przejście w przód, które sobie sama wymyślałam, jakby się uczyłam, chyba dopracowałam, nie wiem, ale postawiłam sobie po prostu dwie pufy i przeskakiwałam je robiąc przejście w przód, więc patrzcie. Tu są początki mojej gwiazdy. Śliczna gwiazda, pokrzywione kolana, stopy. Foch już jest. Bo mi chyba nie wyszło. I tutaj poprawiam gwiazdę. Już dużo ładniejsza. Mama mnie pochwaliła. I tutaj miałam 5 lat. Więc doceniamy pracę. Tutaj moje początki stanie na głowie. Uwaga, nogi do góry i stoję. Patrzcie jak ładnie. Ajajaj. Coś nie wyszło, ale patrzcie, nie poddaję się. Ciągnę. Trochę załamana jestem w biodrach. No i spadłam. Ale idę dalej. Nie ma co się poddawać. Patrzcie, jeszcze nie miałam materaca nawet takiego do ćwiczeń, więc sobie musiałam radzić inaczej, ale zawsze coś. I uwaga, podniosłam tyłek, trzymam, chwieję się trochę, pewnie okna były otwarte i ja bam! Tak więc widzieliście już moją pracę, moje upadki, ale powstałam i już jak widać są sukcesy, więc... Jeśli chcecie drugą część, jak już jestem starsza, bo tam miałam tak 5-6 lat, a mam filmiki, jak miałam tak 6-7, może 8, to jeśli chcecie drugą część, to zostawcie łapki w górę, tak mniej więcej 100, wierzę w was. I spadły wyświetlenia, więc 2000 wyświetleń, 100 łapek w górę i druga część. Dzięki, pa!